ciągu 30 lat zdołał utrwalić najwybitniejsze postaci świata kultury, polityki i sportu. Publikował w Vanity Fair, magazynie Time i Washington Post. Czesław Czapliński, bo o nim mowa, w Nowym Jorku zorganizował wystawę swych prac, specjalnie z myślą o tamtejszej Polonii. Catherine Deneuve, Andy Warhol, Michael Jackson. Czesław Czapliński fotografował największych tego świata. Portrety znanych przyniosły mu sławę i spełnienie. Czesław Czapliński to jest po prostu instytucja wśród fotografów. Znane osoby, znane postacie. No można tylko gratulować. Wystawa w Polskim Instytucie Naukowym przybliża pracę fotografa, który także na dokumentowanie polskiej kultury poświęcił lata. My chcemy szerzyć polską kulturę, polską naukę, polską sztukę. Chcemy być miejscem, gdzie ludzie tak jak dzisiaj przychodzą i przez 2 godziny są w domu. W Nowym Jorku zobaczymy zdjęcia Romana Polańskiego, Ryszarda Kapuścińskiego. Namówienie ich na sesję nie było łatwe. Teraz jest coraz łatwiej, ponieważ jedna osoba poleca drugą, ale na początku zdobycie pierwszych 10, potem pierwszych 100, do czego przyczynił się dużo Kosiński, który miał fantastyczne kontakty i bardzo mi pomógł, żeby ktoś się zgodził fotografować, potem ludzie pisali. Jednym z najsłynniejszych zdjęć Czaplińskiego jest portret Józefa Brodskiego. Na tym zdjęciu stoi z takim kotem i pamiętam, że pytam go, jak ten kot się nazywa. On mówi Mississippi. A ja mówię, dlaczego Mississippi? No bo koty tak syczą, a Mississippi ma dużo S. Kontakt z największymi to niesamowite historie, ale i niewykorzystane okazje. Nie wiem, ile jest warty podpis Warhola, który spokojnie mogłem mieć, no po prostu. Bardzo wiele podpisów nie mam. Czym jest fotografia? Czapliński wyjaśnia prosto. To życie.